Il est temps que la Pologne redevienne autonome. Et qu'on puisse reparler polonais en Pologne. Tu devrais peut-être te lancer dans la politique, madame Skłodowska. Skłodowska. Wydawała mi się taką kobietą niemal monumentalną, zawsze zapiętą pod szyję. Wyobrażałam sobie, jak siedzi w tym laboratorium i że to właściwie jest całe jej życie, a okazuje się, że jeszcze była druga strona jej. Maria Skłodowska jest tutaj człowiekiem z wyborami, poglądami, z wizją świata, no i z osiągnięciami przede wszystkim. Bo tak poświęcona temu, co robi, tak przezdolna i przeambitna, że to są rzeczy naprawdę zasługujące na taki ogromny szacunek i podziw. Wzór bohatera filmowego. Temat, który aż się prosi, żeby był robiony, i się ucieszyłem, że coś takiego powstanie. Ja jestem pod wielkim wrażeniem. Mnie tacy ludzie imponują. Bardzo ciekawa relacja łączyła ją z Albertem Einsteinem. On był trochę jej protegowanym. To ona jego wprowadzała na salony. Ona była jego przewodniczką w świecie fizyki. Też bardzo polubili się prywatnie, spędzili razem wakacje. Dla Einsteina ona była też jakimś wzorem, była kimś, na kogo opinii mu zależało. Jej osiągnięcia są niezwykłe i to nie ulega żadnej wątpliwości. Była pierwszą kobietą, która otrzymała Nagrodę Nobla, pierwszą kobietą, która otrzymała podwójną Nagrodę Nobla, jak do tej pory jedyną kobietą, która otrzymała podwójną Nagrodę Nobla. I z każdej takiej nagrody powinniśmy być niesłychanie dumni. W czasie pierwszej wojny zorganizowała mobilne stacje radiologiczne, które miały pomagać prześwietlać żołnierzy. Dzięki jej odkryciu odbyło się pierwsze skuteczne wyleczenie raka szyjki macicy. Doszła do tego, że jako pierwsza wykładała na Sorbonie, została tam profesorem. Ona jest częścią naszej historii. Uwielbiała jazdę na rowerze, była jedną z pierwszych kobiet, które otrzymały prawo jazdy. Mamy mnóstwo powodów do tego, żeby uznać ją za przykład godny naśladowania. To był okres, gdzie kobiety nie były traktowane równorzędnie w sensie i politycznym, i obywatelskim, i zawodowym z mężczyznami. Nie mogły wykonywać pewnych prac, nie mogły się uczyć i rozwijać. Ja grałem człowieka, któremu do głowy nie przychodzi, że młoda kobieta może mieć wiedzę większą od nas, mężczyzn. Mimo tego, że dostała Nobla za swoje osiągnięcia, do Akademii Nauk nie została przyjęta tylko i wyłącznie dlatego, że była kobietą. Ten kontekst powinien być bardzo szeroko omawiany. Od tego jest ten film, żeby takie ciekawostki przed nami odkryć. Une femme comme vous. A l'avenir devant elle. Dzień dobry, nazywam się Karolina Gruszka. Piotr Głowacki. Iza Kuna. Daniel Olbrychski. Zapraszam do kin na film Maria Skłodowska-Curie.